Moje serduszko, pozdrawiam serduszka i zapraszam na drugą część filmu o istotach pozaziemskich, które były wymieniane w pamiętnikach Józefa Bartnika, które czytał Dariusz Kwiecień. Jeżeli ktoś pierwszy raz wejdzie na mój kanał, proszę zapoznać się z tymi pamiętnikami i przygotować się na wiedzę, która nie zawsze zmieści się w głowie, zwłaszcza tej przyspawanej do tego, że istoty pozaziemskie nie istnieją albo że żyjemy tylko raz. W tym momencie dla wszystkich ludzi obudzonych, którzy przeczytali albo odsłuchali te pamiętniki, zapraszam do szczegółowych wiadomości na temat tej cywilizacji i to, jak to wszystko wyglądało. Będę przerywał te filmy właśnie, bo będę musiał odsłuchać to, co nagrałem podczas powrotu do domu z warsztatów warszawskich, kiedy Edytka zadawała mi pytania dotyczące tych właśnie cywilizacji, tych właśnie wydarzeń w czasie II wojny światowej, zatrzymania systemu, i ja otrzymywałem po prostu przekazy bezpośrednie i nagrywaliśmy to na dyktafon w telefonie, aby mieć po prostu ten przekaz. Teraz odsłuchując to, co tam powiedziałem, będę przekazywał to dla Was. Początek ich jestestwa na Ziemi. Dlaczego są uwięzieni na Ziemi? Na początku było ich od 7 do 8 tysięcy, dlatego przybywali falami kilka milionów lat temu na Ziemię. Jak to się stało? Kiedy podbijali kosmos i wszechświat, to była to rasa panów. Podbijając kolejne planety, no rozpędzili się bardzo, bardzo mocno. Istoty pozytywne w takim wypadku, kiedy patrzą na rasę, która niszczy wszystko dookoła siebie, tworzy jedną piękną rzecz. Wskazuje im delikatnie planetę, która jest tak zwaną kwarantanną, czyli powiedziałem, na której odbywa się właśnie projekt Pokój, czyli przeprowadzenie istot negatywnych, pokazanie im, czym jest siła światła, siła boskości. Skierowali ich na naszą Ziemię, tak jak wiele, wiele innych takich cywilizacji. O tym mówiłem w filmie Projekt Pokój, co tu się dzieje na Ziemi. Można go sobie odsłuchać, aby uzupełnić tą wiedzę. I w tym momencie oni, chcąc podbić świat, podbić Ziemię, natychmiast zaczęli tutaj przybywać. I nagle okazało się, że zostali uwięzieni. Czyli na tej planecie nie są sami, są inne cywilizacje. Doszło do tego, co nazwano wojną bogów, gdzie mamy mnóstwo opowieści, zwłaszcza w hinduskich pismach, o tym, że na niebie dochodziło do wojen bogów. Zaczęli wojować między sobą, aby każdy podbił tą planetę. Podzielili się na strefy, czyli podzielili kontynenty, w których mieszkają. Zaczęli tworzyć niewolników, w cudzysłowie ludzi, z podarowanego im DNA, które otrzymali na kwarantannie. Ich osoby, bioroboty, które im służyły, istoty, tak mogę powiedzieć, rasa pozaziemska, która właśnie nazwana jest karłami w tych pamiętnikach, również im służyła, która się im zbuntowała, która leciała też za nimi, aby właśnie po prostu zniszczyć ich, uczestniczyć w tej wojnie, automatycznie w tym momencie zagościć naszej planecie. Jak to Edytka powiedziała, wpadli w pułapkę. Dlatego, że poprzez swoją pychę, arogancję, pamiętajmy, że to są to istoty negatywne, które nikogo i niczego nie szanują. Nawet siebie. U nich jest rywalizacja, panowanie, ja jestem wyżej, niżej. Ich pełna hierarchia, jak w wojsku. W tym momencie, kiedy wpadli na planetę kwarantanny, natychmiast na kwarantannie zaczął się pewien proces, aby oni odrobili swoją lekcję. I cywilizacja pozaziemska, taka jak my, czyli teraz ludzka, uczestniczy w tym projekcie, aby podarować im pierwiastek boskiej miłości, ten, który w nas jest. Dlatego przechodzimy przez reinkarnację, wracając bezpośrednio do Boga, o czym mówiłem w swoich innych filmach. I w tym momencie nastały wojny. Oni, rządząc naszymi umysłami, zaczęli na planecie, gdzie dobro i zło kroczy w każdej istocie, oni zaczęli korzystać z osób, które wybrały wibrację negatywną i niszczyć osoby, które miały wibrację pozytywną i istoty, które miały wibrację pozytywną. Jak zostali uwięzieni? Tutaj rola kryształów, o których on mówi w pamiętniku, że po to biorą właśnie Żydów do odczytania starych tekstów, poszukują właśnie kryształów, które powodują, że są uwięzieni na naszej planecie. Jak powiedziałem, że siła kryształów dopiero ludziom zostanie pokazana, przywrócona, dlatego że ma taką moc, że może uwięzić taką wielką istotę. Oczywiście oni są wyżsi od nas. Jak zobaczycie, nie podają swojej nazwy, bo wiedzą, że ukierunkowując energię w nazwę, bardzo dużo energii wtedy poszłoby tej pozytywnej i natychmiast nie byłoby tej lekcji pokory.
wiele istot negatywnych kryje swoje nazwy. Tak jak powiedzmy istoty demoniczne nie chcą podać podczas egzorcyzmu swojego imienia, bo wtedy jest o wiele łatwiej zakończyć egzorcyzm. Tak samo oni stosują tą metodę. Dlatego rasa panów. W momencie, kiedy zrozumieli, że są na tej planecie uwięzieni, próbują się od kilku milionów lat wydostać z tej planety. Jak powiedziałem, na początku było ich 7 do 8 tysięcy, bo przesyłali się falami. W momencie, kiedy teraz została mi podana liczba, jest ich 18. Tylu z nich odeszło. Na czym polega odejście takiej istoty, która jest uwięziona? Jak była uwięziona? Kryształ wiąże jego świadomość i jego jestestwo. Jest tam mowa o tym, że nie może wyjść na zewnątrz w swoim ciele, bo musi ubrać się w skafander, który kiedy ulegnie zniszczeniu, no powoduje, że on też musi się natychmiast cofnąć do przestrzeni, w której jest mu dobrze, w którym się regeneruje. W ciele ludzkim nie za bardzo się dobrze czują, jest im ciężko być w ciele ludzkim, nie mają takiej możliwości, jaką mają w swoich ciałach. Więc automatycznie świadomość ich uwięzienia przechodzi przez kryształ. Kryształ powoduje, że odbierane są ich technologie, które tutaj pozostawiali. Technologie jak statki kosmiczne zostały po prostu zniszczone. Kolejna rzecz, kryształy powodują, że oni mogą się komunikować ze swoimi braćmi i prosić ich o przylot. Na początku podarowano taką ilość ich tutaj, aby przeprowadzić te 7-8 tysięcy takich istot negatywnych, nauczyć ich pokory. W tym momencie, kiedy została uwięziona ich świadomość, kiedy ich technologia przestała działać, zaczęli tworzyć armię z ludzi, czyli z istot dookoła siebie. Jak robią? Mówiłem to w poprzednim filmie. Muszą stworzyć klucz wibracyjny do naszego umysłu, czyli stworzyć niską wibrację, którą się karmią. Nienawiść, agresja, złość, to wszystko otwiera im drogę do naszych umysłów. Dlatego słyszę głosy w głowie, to nic innego jak właśnie zrób, idź, zabij i tak dalej. To, co opisuje Józef Bartnik w swoich pamiętnikach. Głosy w głowie, które mu kazały i odłączały jego pamięć. On nie pamiętał, co zrobił. Naukowcy rosyjscy po wojnie, amerykańscy po prostu chcieli mieć jak najwięcej informacji na temat tych panów, gdzie oni przebywają. Podam w drugiej części filmu po prostu miejsca, które zostały pokazane. Oczywiście dostęp do tych miejsc jest bardzo, bardzo ograniczony. Mieszkając na Dolnym Śląsku, spotkałem się z wieloma sytuacjami, w których po prostu mowa jest o wilkołakach, o ludziach, ludzie hybrydy ze zwierzętami, o tak zwanych strażnikach tych miejsc, gdzie ktoś, kto podszedł za blisko, był natychmiast mordowany. O energii, która jest w tych miejscach. Jak te istoty zostały zniewolone? W bardzo prosty sposób. Kiedy wibracja ich technologii przestała działać, kiedy oni sami nie mogli użyć statków, żeby odlecieć z tej planety, to musieli przeżyć. Jak tworzyć energię negatywną poprzez rasę, która im kiedyś służyła i nas dookoła. A ponieważ nasza cywilizacja wybrała sobie drogę pomagania innym cywilizacjom, więc musieli zgasić w nas pierwiastek boski, pierwiastek miłości, o którym mówię. Musieli w nas zgasić światło, czyli dobro i skupić się na energii negatywnej, która się karmią, która ich wzmacnia. W tym momencie musieli też dostosować technologię naszą, ludzką, do tego, aby oni się utrzymali. I w momencie, kiedy dochodziło do wojen na Ziemi, kiedy ich ciała słabły, kiedy ludzie się łączyli, kiedy odbierali im po prostu możliwość zaistnienia w naszym świecie poprzez właśnie współistnienie, poprzez tworzenie pozytywnej myśli, automatycznie musieli wracać do podziemi i tam regenerować się. Czego poszukują? Poszukują tych kryształów, które rozsypują ich technologię, które wiążą ich świadomość z naszym miejscem. To są technologie pozaziemskie, więc ja w najprostszy sposób opowiadam to, co zostało mi pokazane. Te kryształy są umiejscowione w górach, w ziemi. Na tych górach są zbudowane zamki, świątynie, kościoły itd., itd. Czyli te miejsca są zaznaczone, ale jest też ich wiele miejsc, które nie są zaznaczone. Ale mapa tych miejsc jest pozostawiona dla strażników, czyli istot pozaziemskich pozytywnych w ludzkich skórach, które też pilnują tego, co tam się dzieje. Stąd oni w czasie II wojny światowej wyszukiwali Żydów, mędrców
z tą wiedzą, czyli tych strażników, torturowali ich, o czym jest w tych właśnie pamiętnikach, aby oni odczytali te miejsca, odczytali znaki w tych świątyniach i aby doszli do tego kryształu. To, co zostało pokazane mi podczas medytacji w sobotę, kiedy opowiadałem o tym filmie, o tym, co będę kręcił, wiele osób medytując uzupełniało te wiadomości. Tutaj jedna z osób, Alex, widział, że kryształy, które są na Ziemi, są ze sobą połączone i tworzą więź z dużym kryształem, z którego jakby płynie jakaś energia. Jest tam taka scena w tych pamiętnikach, że oni wchodzą w miejsce, gdzie taki kryształ jest, ale energia tego kryształu jest tak duża, że ten pan ani nie może go zniszczyć, muszą uciekać z tego miejsca. On i jego pan. Więc muszą zrobić coś, co spowoduje zniszczenie tego kryształu. Tylko nie rozumiem jednej rzeczy, że nawet jak uda im się zniszczyć jeden kryształ, zalać, zniszczyć, wywołać się ziemi, wysadzić tą górę w powietrze, w tym momencie natychmiast te kryształy są ze sobą połączone z dużym kryształem i w tym momencie energia z tego zniszczonego przechodzi do drugiego, czyli do zakazanego zabezpieczenia i znów ta istota jest po prostu zniewolona na ziemi. Z kilku tysięcy tych istot zostało na dzień dzisiejszy 18, taka liczba została mi pokazana. Kiedy te istoty właśnie poszukiwały tych kryształów, które go zniewalają, ja to nazywam kajdanki, które go zniewalają, i po rozbiciu na przykład jednego myślał, że już opuści tą planetę, a tutaj znowu coś nie gra, kolejny kryształ, znowu coś nie gra, to szukali tego głównego kryształu, skąd to wszystko pochodzi. Tylko nie zrozumieli, że główny kryształ nie znajduje się na Ziemi, tylko w kosmosie, a tym samym automatycznie tam nie mogą się dostać. I nagle okazało się, że zrozumieli, nie wszyscy oczywiście, bezcelowość swojej podróży. Nagle okazało się, że muszą poprosić o pomoc. Oczywiście oni tego nie umieją robić, bo dla nich jest to słabość, proszenie kogoś o pomoc, zwłaszcza takie istoty jak my, czyli robaki, albo jakieś istoty pozytywne, które oni też nazywają po swojemu. I w momencie, kiedy taka świadomość miała dość, czyli taka istota podziemska, ten pan już miał dość tego bycia na ziemi, w tym momencie prosił o uwolnienie z ziemi. I co się dzieje? Musi zostawić ciało i przesłać się świadomością. Gdzie? Do kwarantanny, o których mówiłem w innych filmach. Kwarantanna jest jak galaktyka, tak olbrzymia, gdzie jest tam czysta jego świadomość. W tym momencie trafia do kolejnego, powiedzmy, więzienia swojej świadomości i automatycznie połączony ze swoimi braćmi z różnych stron kosmosu. Pamiętając swoje życie wieczne, pamiętając, co przeżył tutaj na Ziemi, pamiętając, jak wpadli w pułapkę, pamiętając to, że poprosił o pomoc, ma już świadomość, że ta ich nienawiść, walka jest bezsensowna i bezcelowa. Czyli zaczyna się zmieniać. To, co jest piękne w świadomości, to koloryt. W medytacjach ludzie widzą kolory różnych postaci energetycznych istot. Widzą, że te kolory po prostu jakby tworzą jestestwo tych istot. Kiedy jesteś czystą energią, czystą świadomością, to kiedy jesteś negatywną istotą, twoja świadomość ma kolor ciemny, czarny i tak dalej. Kiedy zaczynasz się zmieniać, pracować nad sobą, czyli ewoluujesz w stronę światła, twoja świadomość również świeci. Mamy przykład aury, jak świecimy pięknie, kiedy ewoluujemy, kiedy pozbywamy się negatywizmu w nas samych. Więc w kwarantannie strażnicy, istoty pozaziemskie, o których on też mówił w pamiętniku, o którym wspomniałem w tym filmie, czyli ta kula ognia, która pojawiła się, to nie była technologia ani karłów, ani panów, czyli ci strażnicy, którzy w tym uczestniczą, patrzą na ich zmiany. I w momencie, kiedy on zmienia swoje jestestwo w kwarantannie, zaczyna ewoluować, zaczyna rozumieć świat dobra, spotyka się ze strażnikiem i on pokazuje mu wybór. To samo, co my mamy przed zejściem na Ziemię. Wybór planety, ciała, gdzie on znowu może zaistnieć. Bardzo dużo z nich wraca na Ziemię, w przestrzeń Afryki, Haiti, biedy, czyli tam, gdzie po prostu musi odnaleźć siebie w skrajnych warunkach. Czyli co robiłeś bliźniemu, tak teraz ty otrzymasz od innych i będziesz musiał utrzymać to światło, tą zmianę w sobie. Dostaniesz nienawiść, agresję, irytację, biedę, a mimo to
zobaczysz siłę własnego światła, że da się to wszystko pokonać. Da się żyć w tak skrajnych warunkach, jakie czasami są w Afryce czy na Haiti. I w tym momencie wielu z nich wraca na naszą planetę w postaci ludzkiej ze swoją świadomością. Wiele szamanów w Afryce, również kult wudów w Haiti, czyli osób, które zajmują się energiami, potrafi ich szczytać, potrafi szczytać te byty. Czasami rysują ich według tego, jak oni wyglądają poza ludzkim ciałem, jak wyglądali wcześniej, jakie mieli wcześniej ciało. Dla ludzi to są demony, to są jakieś istoty nie z tego świata, wymysły, wyobraźnia. Dla osób, które zajmują się energiami, które wiedzą po prostu, że nie że jesteśmy sami we wszechświecie, że nie żyjemy raz, po prostu jest to wskazówka, z kim ma do czynienia. Szamani bardzo często w Afryce czy na Haiti, widząc skąd przyszła taki byt, taka istota, czasami izolują go od ludzi, czasami to dziecko jest zabierane z wioski, czasami spędza jakiś czas swojego życia właśnie z osobą, która pracuje z energiami, aby go jeszcze ukierunkować, wzmocnić. Czasami jest tak, że ta osoba po prostu nie może znieść tego jeszcze, co, gdzie jest, no i odchodzi z głodu w jakieś wydarzenia. Czasami gdzieś ten pierwiastek negatywny jeszcze w nim się pojawia, więc automatycznie zostaje odprowadzony z powrotem do kwarantanny. Czasami jego świadomość jest tutaj łapana, stąd tak zwane zombie, i przetrzymywana przez chwilę, aby on zobaczył siłę swojej świadomości, że mimo tego, że część jego świadomości jest gdzieś umiejscowiona, to ciało w ciele ludzkim jest ta iskra Boża, pierwiastek boski, pierwiastek miłości, który dąży do tej świadomości i chce żyć, chce zmienić swoje jestestwo. Ich, powiedzmy w cudzysłowie, reinkarnacja jest inna od naszej, bardzo kolorowa. Wszystko polega na tym, aby odrobili swoją lekcję pokory i zobaczyli, że pierwiastek boski, pierwiastek miłości jest olbrzymi i pokona wszystkie trudności, wszystkie wojny, nienawiść, agresje, wibracje negatywne. Czyli jedna żarówka rozświetla cały pokój w ciemności. I tego się uczą od nowa. Po prostu. Przechodząc przez różne planety, różne ciała i większość z nich wraca tutaj na Ziemię. Ewoluując, stając się istotami od światła, przechodzą dalej. Mało tego, często pomagają swoim braciom, którzy jeszcze tutaj są na planecie, którzy chcą jeszcze rządzić. Stają się strażnikami ich kwarantanny. Czyli mówią, ja byłem taki, teraz jestem taki. Czyli zobacz, można się zmienić. I światło daje. Miłość, radość, szczęście. To, czego nie daje wojna, wojowanie. Daje też możliwość połączenia się świadomością z różnymi istotami. Tych też je kontrolować, żeby czuć się panem. Tutaj jest współistnienie, przyjemność tworzenia czegoś pięknego. Czyli uczą tych swoich braci, którzy trafią do kwarantanny. Ona jest tak olbrzymia, jak powiedziałem, jak galaktyka. I tam te istoty energetyczne są. Powiedziano nam, że astral jest niebezpieczny, bo jest wiele takich istot. Każdy świat jest bezpieczny, niebezpieczny. Wszystko zależy od wibracji, jaką masz w sobie. I o tym mówiłem w innych filmach. Dlatego oni, będąc w tych kwarantannach, w złości, agresji, tutaj powiedzieli, pomóżcie mi, a tam znowu chcę szukać jakiegoś ciała, żeby się wydostać z tej kwarantanny. Szuka po prostu połączenia z różnymi ludźmi, z różnymi istotami na całym świecie. Próbuje się wydostać z tej kwarantanny. I czasami poprzez medytację mamy spotkanie z taką istotą, ale to od naszej wibracji zależy, czy ta istota będzie uruchamiała proces w naszej głowie, w naszym jestestwie, poprzez to, że my czujemy się negatywni, patrzymy na swoje życie przez samokrytyka, przez pesymizm, chcemy władzy, pieniędzy, chcemy pokazać innym, jesteśmy niedowartościowani i tak dalej. I wtedy te głosy w głowie nagle obiecują nam misję, zadanie, próbują nas złapać. No i przychodzi taki moment, kiedy człowiek ma dość tych głosów w głowie, bo się okazuje, że nie dają mu one władzy, pieniędzy i tak dalej, tylko tworzenie niesympatycznych rzeczy. No i pierwiastek światła wygrywa i wtedy znowu jest lekcja pokory dla tej świadomości w kwarantannie, czyli nagle robak, który miał mu służyć, powiedział panu nie, zostaw mnie i skierował się do światła. No i kiedy powiedzmy, przerobią kilkadziesiąt, kilka tysięcy, kilka milionów takich wejść, wyjść z jakiegoś jestestwa, no to znowu mają energię bezsilności i trwa ta lekcja pokory. To jest właśnie piękne, że dobro nie musi wojować, strzelać się z nimi. Po prostu możemy pokazać im, czym jest siła światła. Grzebanie w astralu, tak to mogę powiedzieć, czyli szukanie wyjścia dla siebie w sieci astralnych, wielu planet, Ziemi też, szukanie świadomości.
odbywa się jeszcze przez jedną rzecz, której oni nie zakładają. Oni siedzą w kwarantannie, która jest objęta przecież stróżowaniem, tak to mogę powiedzieć. W momencie, kiedy są czystą świadomością, która powiedzmy kombinuje, a jest ona sczytywana, wiele ludzi ma to do siebie, że nasze myśli nie, powiedzmy nie są sczytywane przez myśli innych ludzi, więc jesteśmy sobą. Oni mają taką samą świadomość, grzebie w myślach innych istot, ale moje są tylko i wyłącznie moje. I tego jeszcze nie odrobili tam w kwarantannie. Jest tam ich bardzo dużo w tej kwarantannie. Oni ciągle kombinują razem wspólnie, jak się uwolnić stamtąd. To w momencie, kiedy strażnicy widzą, że taka świadomość chce się gdzieś tam podłączyć i uciec, to kierują go do silnych istot, pełnych światła, które właśnie na takich planetach jak Ziemia, gdzie jest kwarantanna, gdzie dokładnie oni znowu zaczepiają kogoś, czyli nas, w zależności od twojej wibracji, już mu się wydaje, że będzie kimś rządził, jak powiedziałem, a ten ktoś mówi, nie, ja nie chcę tego głosu w głowie, nie chcę tego robić, pokazuje mu siłę światła. I to jest właśnie geniusz całej tej istoty światła. Ja to traktuję jako zabawę, natomiast oni po prostu w końcu z tej bezradności przechodzą na tą stronę światła, bo widzą, że cokolwiek zakombinują i czegokolwiek doświadczyli, nic to nie daje w ich jestestwie. Zostaje tylko jedna droga, do której po prostu podążają. Wróćmy do tej drogi, która jest na Ziemi. Z kilku tysięcy zostało ich 18. Poszukując tych właśnie kryształów, większość z nich zrozumiała, że niszcząc jeden, on jest połączony z kimś innym i znowu zaczyna się to wszystko od nowa. Ale poszukując te kryształy, potrzebują do tego ludzi. Kiedy zaczynają szukać kryształów i zaczyna się jakby tworzenie energii negatywnej, żeby oni mogli oddychać i w ogóle być w naszej przestrzeni, w naszej wibracji, natychmiast ci, których skrzywdzili, w cudzysłowie oczywiście podbili ich planety, natychmiast czują, że oni się uaktywniają i zaczynają to, co było na II wojnie światowej, czyli zaczyna się wojna, zaczyna się akcja, którą odsłuchacie w tych pamiętnikach. Jedni przeciwko drugim. I widać, że oni się boją tych karłów i boją się tej drugiej strony. Uciekają przed nią, chowają się, muszą się regenerować. W momencie, kiedy przegrywają jakąś wojnę, tak jak przegrali wojnę na drugą światową, chowają się w tych kapsułach regeneracyjnych. Te kapsuły regeneracyjne potrzebują mnóstwa ilości rtęci. To jest metal, który jest im potrzebny. Dlatego po prostu macie rtęć pod wieloma piramidami, zwłaszcza w Meksyku. Teraz jest odpowiedź, dlaczego osoby, które były w cudzysłowie nazistami czy Niemcami, zostały przeniesione do Ameryki Południowej. Pod tamtymi piramidami znaleziono rtęć, ludzie, naukowcy nie wiedzą, do czego to służyło. Były to właśnie komory regeneracyjne dla tych tak zwanych panów. Oni potrzebują tego, aby właśnie kontrolować umysły innych ludzi i aby wzmocnić swoje ciała. My potrzebujemy jedzenia, tlenu, oni nie oddychają naszym tlenem, są z innych planet, potrzebują rtęci. Potrzebują też jeszcze substancji, o których on mówi w swoich pamiętnikach, które po rozszczelnieniu powodują, że zabijają wszystkich dookoła ludzi. Natomiast nie zabijają hybrydy, czyli strażników, którzy pilnują tych właśnie sarkofagów, tak to mogę powiedzieć. Po wojnie i Amerykanie zabrali część sarkofagów do siebie i Rosjanie. Niektórzy tylko po to, aby mieć ich pod kontrolą, albo aby zrobić z nich wojowników. Czasami ludziom się wydaje, że mając taką istotę pod kontrolą, będą mieli władzę nad światem, nie rozumiejąc, że właśnie w tym momencie, kiedy tak pomyśleli, już otworzyli sobie drogę do kontroli poprzez tego pana. Czyli kiedy myślisz o władzy, o panowaniu nad światem, to otwierasz mu drogę do własnego umysłu, z własnego istnienia. I wydaje ci się, że ty masz kontrolę nad nim, a on kontroluje ciebie. Tak samo jest z ludźmi, którzy gdzieś starają się stworzyć misję na Ziemi. Ja będę niszczył, bo ja wiem, że będą zaczipowania, że 5G jest złe, że trzeba palić maszty i tak dalej, i tak dalej. Misja w głowie, nienawiść, agresja, środki, które są stosowane, wulgaryzmy, jakie płyną od wielu takich osób, pokazują, komu one służą. I automatycznie wszystko, co ma rozświetlić naszą drogę, musi przez nich zostać zniszczone. Wrócę jeszcze do tego, jak oni wracają na naszą planetę, już powiedzmy odmienieni, ale z pamięcią życia wiecznego. Wtedy dzieci umiejscowiane są w różnych rodzinach, które opiekują się takimi dziećmi. Natomiast w
przestrzeni, gdzie powiedzmy jest kłamstwo o tym, że żyjemy raz, że UFO nie istnieje, świat zachodu, powiedzmy nasz kraj, w tym momencie takie dziecko, kiedy zaczyna mówić, że ono pochodzi z kosmosu, że ono po prostu uczestniczyło w II wojnie światowej, że ono ma połączenie z kosmosem i tak dalej, no uznawane jest za chore psychicznie, ląduje u psychologa, u psychiatry. Więc oni nagle muszą zamknąć to, co dawało im wielkość. Nie mogą o tym mówić, bo znowu wylądują w przestrzeni, w której nie chcą wylądować. Więc uczą się kolejny raz lekcji pokory przez osoby, którymi gardzą. Mało tego, muszą się spowiadać osobom, którymi gardzili wcześniej. Mają to cały czas w swojej świadomości. Mało tego, mają to też jakby w świadomości, że są w ciele, które wtedy chcieli po prostu jakby użyć jako broń, jako robaka. A teraz musi w tym ciele żyć. Musi się zmieniać w tym ciele, musi ewoluować w tym ciele i musi odnaleźć tą siłę, z którą się zmierzył, która skierowała go do tego ciała. Więc w naszych rodzinach, może w naszej przestrzeni, te dzieci przechodzą przez olbrzymią lekcję. Psychiatry, choroba psychiczna, no i wtedy on musi przestać mówić, musi się dostosować do rzeczywistości. W przestrzeni Afryki, Haiti, jak mówiłem, jest to trochę inaczej, bo tam te osoby, które pracują z energiami, widzą, kim jest, jak jest. I to, że powiedzmy Afrykańczycy czy Haitańczycy mają krzyżyki na ścianach, nie oznacza, że oni pozbyli się tej kultury o wiele starszej niż religia katolicka. Używają jej i jest ona im potrzebna, niezbędna, aby przeprowadzać też takie istoty. Jeżeli rodzą się na przykład w przestrzeni powiedzmy Ameryki czy Ameryki Południowej i tam takie dziecko ma pewne zdolności, mówi o kosmosie, mówi o II wojnie światowej, zdradza fakty. Dlatego na tym filmie bardzo jestem ostrożny, jeżeli chodzi o nazwy, jakiekolwiek nazwy, bo wiem, że algorytmy pewnych agencji wyłapują takie filmy i taką wiedzę. I w tym momencie, kiedy on zaczyna mówić i kiedy zaczynają się interesować nimi jakieś agencje, które powiedzmy chcą władzy, które chcą użyć ich do po prostu jakby tworzenia jakiejś tam broni i tak dalej. Przykład Sunny Zeto jest genialny. Osoba, która rozbiła się pod Roswell, czyli istota szara, przeszła w świadomość ludzką, czyli w ciało ludzkie i pamiętając swoją drogę, pamiętając to, kim jest, no była wykorzystywana przez wiele agencji w Stanach do tego, aby właśnie, aby pozyskać po prostu jej możliwości, zmienić DNA ludzkie i tak dalej, tak dalej, żeby wykorzystać to w stosunku w jakichś wojnach. Tak samo jest tutaj. Wtedy te istoty pozaziemskie w ludzkich ciałach są chowane, ukrywane. Czyli nagle pojawiają się strażnicy, pojawiają się ich opiekunowie na ziemi po to, aby on spotkał się z czymś jeszcze. Z czym? Z opiekuńczością. Z sercem. Czyli nikt nie musi go ukrywać, zwłaszcza ci, którzy wiedzą, kim jest. A mimo to właśnie otrzymuje podarunek, czyli serce na dłoni i my ci pomożemy. Bezinteresownie zajmują się jego jestestwem. Wtedy dopiero rozumie siłę światła. I to jest właśnie geniusz naszej planety, naszej kwarantanny. To pomaganie ma jeszcze jedną zaletę. Nie tylko otrzymuje on pomoc od ludzi, czyli od tych, których nazwał kiedyś robakami, ale również od istot szarych. Dlatego macie statki UFO nad wieloma miastami, statki UFO gdzieś nad osiedlem, gdzie znajduje się takie dziecko, gdzieś znajduje się taka istota. I w tym momencie, kiedy powiedzmy te negatywne inne istoty, które są w różnych agencjach rządowych, w różnych rządach, które układają gdzieś jeszcze tą kwarantannę na ziemi, potrzebują kogoś takiego, jego możliwości, jego wiedzę, automatycznie w tym momencie istoty szare zabierają go stamtąd, transportują go do przestrzeni, w której po prostu on zmieni swoje jestestwo. Bardzo często zabierają go do wnętrza ziemi, do swoich miast na Antarktydzie i tam automatycznie jeszcze raz przychodzi lekcja pokory, czyli wszedł w ciało człowieka, czyli kogoś, kogo nazwał kiedyś robakiem i teraz pomagają mu ci, których też kiedyś nazwał robakami. Więc automatycznie lekcja pokory jest bardzo, bardzo duża. Kolejne pytanie o te dytki. Czy oni mogą się wynieść do jakiegoś miejsca? I oczywiście tak, oni marzą o tym, żeby opuścić tą planetę, co jest w tych pamiętnikach. Ale w takiej formie, w jakiej przylecieli i aby opuścić tą planetę ze zwycięstwem, czyli podbiliśmy ją, no i przenosimy się na kolejną, w którą podbijamy. Natomiast już teraz wiedzą, że
zostali złapani w cudzysłowie w pułapkę i jedyną drogą do opuszczenia tej planety jest zmienić siebie. I to jest najlepsza lekcja pokory, najlepsza lekcja każdej istocie, która może się przydarzyć. Czyli pokazać mu, że byłeś, powiedzmy, w strefie mroku, a teraz zobacz, czym jest strefa światła. I jeszcze raz możesz dokonać wyboru, mając pamięć wieczną. No dokładnie tak jak my, tak jak ludzie. Na pytanie, czy oni potem mogą stać się źli, zadajcie sobie pytanie, czy jeżeli poczujecie w sobie miłość, szczęście, radość, obfitość boską, niezmierzalną, możliwość podróżowania po wielu, wielu planetach, możliwość pomagania wielu, wielu różnym istotom, słyszeć słowo dziękuję, kocham, akceptuję, szanuję, to czy zmienicie się w demona? Czy pozbędziecie się tego wszystkiego, aby zabijać, mordować, niszczyć i być agresywnym? Mając pamięć wieczną, że już to robiliście. Właśnie na tym polega lekcja dla tych istot. Kiedy ubrali się w strefę mroku, wracają do strefy światła, anioł nie stanie się demonem. On pielęgnuje swoje światło, swoje jestestwo. I dlatego większość istot, która wybiera po prostu taką drogę reinkarnacji, tak to mogę powiedzieć, rozwoju swojego, zostaje przy świetle. Jeżeli mam później na przykład ubrać się gdzieś w świat negatywny, aby im pomóc, to wtedy to swoje światło, powiedzmy, zmniejszam adekwatnie do tej istoty, do tego swojego wyboru i w tym momencie, istniejąc w tamtym świecie, muszę mówić tak, tamtym językiem, przybrać takie ciało i pokazać im siłę po prostu światła, czyli wnoszę wiadomości, emanacje w ich świat, który gdzieś tam ewoluował w wojny, w agresję, w nienawiść. To taka piękna zabawa i nastaje czas końca na Ziemi takiej zabawy. Czyli ta ich pobudka to jest ostatnia pobudka na Ziemi. Dlatego mamy czas wstrząsu na Ziemi i czas przejściowy, gdzie każdy będzie się z nas opowiadał. I w tym momencie, kiedy te istoty zaczną się wybudzać, to znowu przejdą kolejną lekcję pokory. Dlatego na Ziemi wiecie, czemu się zwiększa świadomość ludzi, dlaczego medytacje, prawda rozświetla naszą drogę, dlaczego rządy mówią inaczej, dlatego trwa dodruk pieniądza, aby właśnie stworzyć obfitość boską, aby stworzyć zasiłki gwarantowane, czy dochód gwarantowany, aby odciążyć ludzi z myślenia, czy mi starczy do pierwszego, czy nie. Czyli robi się wszystko, cały ten dobrobyt, aby stworzyć energię pozytywną w momencie, kiedy oni się wszyscy wybudzą, nie będą mieli jak uruchomić pierwiastki, które zasiali przez wiele, wiele milionów lat i w tym momencie jeszcze raz odbią swoją lekcję pokory i opuszczą swoje ciała i w tym momencie przeniosą się do kwarantanny, aby zmienić swoje jestestwo. W trzeciej części filmu opowiem o miejscach, w których oni się znajdują i o Dolnym Śląsku, o osobach, które nazwaliście wilkołaki, o których jest mowa w tamtych pamiętnikach.